Nierówność trójkąta w geometrii jest faktem bardzo prostym, jak i bardzo wygodnym. I mówi nam, że suma długości dwóch dowolnych boków trójkąta jest zawsze większa niż długość trzeciego boku. Możemy pomyśleć o tym w ten sposób. Jeśli idę z jednego punktu do drugiego, to droga bezpośrednio do celu jest zawsze najkrótsza. Jeżeli po drodze odwiedziłbym jakiś inny punkt, droga wydłużyłaby się. Spróbujmy znaleźć zastosowanie tej nierówności w jakimś prostym zadaniu. Mamy dany trójkąt ABC. Wiemy, że bok BC ma długość 5 dziesiątych, bok AC 3,7 dziesiątych. Pytamy o długość boku AB, pamiętając, że musi to być liczba całkowita. Oznaczmy sobie szukaną długość odcinka AB przez x, pamiętając, że x musi być liczbą całkowitą. Jak możemy podejść do tego zadania? Możemy zastosować nierówność trójkąta, co więcej, możemy zastosować ją na trzy różne sposoby, czyli na trzy różne sposoby możemy wybrać któryś z boków tego trójkąta i powiedzieć, że jego długość musi być mniejsza niż suma długości pozostałych dwóch boków tego trójkąta. Czyli możemy powiedzieć, że x plus 5 dziesiątych jest większy od 3,7 dziesiątych. Możemy także wybrać te dwa boki i powiedzieć, że x plus 3,7 dziesiątych jest większy od 5 dziesiątych. Możemy w końcu wybrać pozostałe dwa boki i powiedzieć, że 3,7 dziesiątych plus 5 dziesiątych jest większe od x. X plus 5 dziesiątych jest większe od 3,7 dziesiątych. Po odjęciu 5 dziesiątych od obu stron otrzymujemy taką postać. X jest większe od 3,2 dziesiątych. Pamiętamy o tym, że x jest liczbą całkowitą, zatem x jest równe co najmniej 4. Nasza druga nierówność nie wnosi wiele do naszego zadania, ponieważ jest prawdziwa dla każdego x. Pamiętamy, że x jest po prostu bokiem trójkąta. Zatem musi być liczbą dodatnią, a każda liczba dodatnia zsumowana z 3,7 dziesiątych jest większa od 5 dziesiątych. Nasza trzecia nierówność, 3,7 dziesiątych plus 5 dziesiątych jest większe od x, mówi nam, że x jest mniejsze od 4,2 dziesiątych. A skoro jest liczbą całkowitą, zatem jest mniejsze lub równe 4. A skoro x jest mniejsze lub równe 4 i większe lub równe 4, zatem musi być równe po prostu 4. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.